Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj do kanałów. Już ostatnio tam weszliśmy, natomiast nie zrobiliśmy tam zbyt wiele. Oczywiście wejść do kanałów jest parę. My ostatnio zakupiliśmy sobie pod koniec odcinka mapę kanałów. Ja oczywiście otworzę ją już w samych kanałach. Bo wydaje mi się, że kanały są naszym aktualnie, jakby to powiedzieć, no pomogą nam otworzyć sobie drogę, a ja właśnie pobiegłam nie tam, gdzie chciałam chyba. Tak, dokładnie, pobiegłam już źle, już zmarnowaliśmy parę minut tego materiału, świetnie. Cholera, no tak, bo przecież to jest tam. Dobra. O, nareszcie wsparcie! Pomału przestawałem dawać radę. Tak, widzę. Raczyłeś się skradzionym towarem? Owszem, sprawdzałem, czy jest bezpieczny. I z przyjemnością mogę powiedzieć, że jest. To dobrze, tylko może na wszelki wypadek nie pokazuj się ludziom. Po co narażać opinię gildii? Masz rację. Renoma najważniejsza. Zostanę na stanowisku. No kurde, tego się nie spodziewałam. Jest beczka z piwem oczywiście. Spróbujemy najpierw beczkę. Czyli przynajmniej połowę towaru odzyskamy. Tutaj są kolejne beczki? Nie. To nie twoje. Znalazłem beczkę niedaleko stoczni. Jeden z gońców wysłanych przez Adelarda z ochotą sprawdził jej zawartość, więc na wszelki wypadek poradziłem mu unikać ludzi przez jakiś czas. Dobra. Nie wiem, czy w kanałach będzie więcej beczek, czy nie będzie. Ale chyba warto by było do kanału wejść i się upewnić, czy nie ma tam więcej rzeczy. Mieliśmy znaleźć przynajmniej połowę towaru. Co to za ekstrakt? Proszę mi go oddać. Dziękuję. Przydałoby się chociaż połowę towaru znaleźć, a wydaje mi się, że najlepiej będzie spróbować w tych kanałach dalej coś pogrzebać. Szczególnie, że jest to dla nas, można powiedzieć, nowe. O matko, nie, nie chciałam. Serio, Marvin, nie wskoczysz mi tu? Dziękuję. Chciałam tędy się przedostać szybciej. Wejdziemy do kanałów. Sprawdzimy je. Wydaje mi się, że nie są już dla nas aż takim wyzwaniem. Marvin, możesz te drzwi otworzyć? Dziękuję. Musiałam kliknąć 10 razy. Wydaje mi się, że to nie jest już takie zagrożenie jak na początku. Nawet tutaj w miarę po tej stronie jest ok. Raz jak weszłam do kanałów jakimś innym wejściem, to było naprawdę bardzo creepy. Natomiast tutaj całkiem przyjemnie. Coś tu chyba zdechło. Co prawda jak tutaj wchodzę, to mam sporo ciarek na plecach. Już wiemy, że na dole są uchodźcy. Dobra, zejdziemy sobie szybciej. I teraz tak. Mamy możliwość pójścia w prawo lub w lewo. Potrzebujemy otworzyć sobie tę mapę kanałów. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Okej, jesteśmy tutaj. Czyli rozumiem, że w jedną stronę jest ślepa uliczka. I to jest chyba w drugą stronę. Tutaj, tak? Tak, jak najbardziej. Niczego tutaj nie znajdziemy po jednej stronie. Więc przynajmniej wiemy, że tędy nie przejdziemy. Wiecie co? Zjedzmy sobie coś. Ja mam ten miód, no nie? Tak. Odnowa punktów trafień. Niech będzie. I do many plus 2. Myślałam, że mi się wypaliła pochodnia przez chwilę, ale jednak nie. Jak słyszycie sami, muzyka jest tutaj dosyć taka creepy. Odnowa many. Coś takiego mniejszego bym chciała. O. Dobra, więc ruszamy. Nie zatrzymujemy się. Zaraz sprawdzimy na mapie, czy lepiej iść prawo, czy lewo. Sprawdźmy. Okej, jak pójdę w tę stronę, to idziemy tutaj. Dobra, więc pójdziemy najpierw w tę.
Okej, są nietoperze. O kurna, o Jezus. Okej, czyli nietoperze są nie do zabicia. To miło bardzo. Czyli co? Jednak nie zwiedzamy dzisiaj kanałów? Chyba nie. Wiecie co, ja bym chciała spróbować ustrzelić to gówno, bo... Tylko żeby się przydało. Pojedynczo. Dobra, spadł. Niestety one się oba rzucają na... Nie, nie ma opcji. Dobra, wychodzimy z tych kanałów, nie będziemy tutaj szukać. Ja w międzyczasie sobie na szybko tylko coś sprawdzę. Okej, moi drodzy, już jestem, już wszystko wiem. Okazuje się, że beczki z piwem są rozsiane po całym porcie. Dwie są właśnie w kanałach. Jedna jest przy tym gońcu, którego właśnie napotkaliśmy. Tak, a reszta jest rozsiana po kanałach. Znaczy się, przepraszam, po porcie. Więc od razu wracamy na powierzchnię. Jak będzie gra ciała, to oczywiście przepraszam, ale to jest kwestia tego, że zmieniamy otoczenie i się cała mapa musi wczytać na nowo. W kanałach jest dosyć płynnie, bo jednak to miejsce nie jest jakieś duże. Natomiast, no cóż. Dobrze, czyli musimy po prostu chodzić raczej z telekinezą i szukać beczek. Umożliwi nam to oczywiście awans na szermierza, więc fajnie by było to zrobić. Mamy też zadanie dla samego Lorenzo do zrobienia. Tak jak mówię, wybaczcie za przycinki. Dobra. My musimy teraz schować pochodnie. Wybaczcie, jeżeli będzie ciemno. Ale tak jak mówiłam, musimy po porcie poszukać beczek. Wydaje mi się, że powinnam je znaleźć chodząc z telekinezą. Natomiast sama nie wiem, jak to wyjdzie. Tutaj jakoś dam radę zejść? Dam radę. Skoro są rozsiane po porcie, to może też warto się rozejrzeć tutaj wyżej. Ewentualnie spaść niżej. Cholera. Tylko pijanych samobójców nam tu brakowało. Pijanych? Tak. Przed skokiem widzieliśmy, jak krzątał się po dachu. Nie wyglądałoby miał nad sobą pełnię kontroli. Dziękuję za informację. Upewnij się, że nie ma tam nikogo więcej. Okej, to nie twoje mamy wpis. Wcale przed chwilą nie byłam na górze, Marvin. Okej, czyli wychodzi na to, że ta telekineza to nic mi nie da. Po prostu musimy łazić i szukać tych beczek. Dobra, spróbujmy wejść tędy. Już nie będę tego złota zbierać, pozwólcie. Marvin, nie irytuj mnie, chłopie. Dziękuję. Dobra, to musimy, widzę, że sprawdzić, bo to było tutaj. Ty żadnej beczki... Czego tu szukasz? Odejdź! Ja pierdzielę, przestraszyłeś mnie, chłopie. Nie masz tu czego szukać! Weźcie się. Mądra decyzja. Widzisz, to nie było takie trudne. Nie ma tutaj żadnej beczki. O, a tam jest mieszek. O Boże. Wylezę tędy? Tak. O Boże, kochany. To przecież okropne. Trochę to głupie, że musimy za tymi beczkami po całym porcie biegać. Dobra, może podejdźmy pod tego samobuja, co strzelił. Ale po co ci złodzieje mieliby rozsiewać beczki po całym porcie? Co mi mówi dziennik w ogóle? W porcie natknąłem się na ludzi zebranych wokół pijanego człowieka, który spadł z dachu jednego z budynków. Na tym dachu, tak? A to z dachu chłop spadł. Mhm.
No to niewiele mi to pomaga. Z dachu. To trzeba wejść na dach. Ale beczka byłaby na dachu? Ty, naprawdę. Marvin. Bo zaraz spadniesz jak ten typ z tego dachu. Oczywiście spróbujemy. Teraz dostaniemy expa dodatkowego. Zanim ją zabiorę, to chcę zobaczyć, czy mi ją podświetla... Nie podświetla mi jej telekineza. Mamy kolejną beczkę. Nie jest dobrze. Łażenie po tym porcie i szukanie beczek to nie jest dobry pomysł. A fajnie by było znaleźć wszystkie, bo wtedy dostaniemy full expa. Dobra, szukamy kolejnych. Tu jest jakaś beczka. Tu też. W sumie póki tu jestem, to ten ser bym sobie zajmowała, bo mi się przyda. No raczej zwykli ludzie to nie, czego tutaj to nie mają beczek tutaj. Spadaj. Ej, trochę głupi ten... Czy wy widzicie to, co ja widzę? A nie, dobra. Myślałam, że lampa wisi w powietrzu. Rozsądnie. Jednak nie. Halo, kolejna beczka z piwem. Gdzieś, coś. Łażenie po całym porcie to jest masakra. Dobra, chodźmy może w stronę tego pijanego gońca, co go tam znaleźliśmy. One raczej będą na widoku. Mamy już 4 beczki. Powinny być przynajmniej na widoku. W miarę. Ej, ej, nie uciekaj! Niech ludzie z miasta wiedzą, że marynarze to najlepsi kompanii do zabawy. Pijemy do dna. Mhm. Okej. A ze mną się nie napijesz? Ten stary wilk morski ma dla ciebie coś specjalnego. Spróbuj tego, nie pożałujesz. Nie pij tego. Piwo to nie jest napitek prawdziwego marynarza. Ale to... Ta butelka przepłynęła ze mną 7 mórz i widziała krańce świata. To jest napój godny wielkiego awanturnika. A co, nie pijesz? Wychlisz za nasze zdrowie. No to zdrowie. No to zdrowie. Ogólnie, moi drodzy, znalazłam teraz... Dzięki za poczęstunek. Pomyśl... Dobra. Na razie. Żegnam. Już znalazłam na minimapie, gdzie one powinny być. I teraz tak. Koło Kowala powinna być jedna, więc pójdziemy sobie w stronę dzielnicy rzemieślniczej. Chociaż wiecie co, jak już jestem po tej... Nie, dobra, przejdziemy się. Potem się najwyżej tutaj wrócę, bo tutaj też ich parę jest, ale... Chciałabym jednak zacząć od tych innych, czyli właśnie koło tam dzielnicy. Jedna powinna być obok sklepu z naszymi różnościami. Czyli prawdopodobnie tam, gdzie jest ten cały handlarz handlujący gównem. Czyli tymi artefaktami, które są takie do dupy. Tak mi pokazuje, że jedna powinna być gdzieś tam. Także sprawdźmy. Tam chyba gdzieś na dole. I nawet tam widziałam jakąś beczkę. Więc spróbujmy się za nią złapać. Tutaj powinna być. Witam. Teraz mnie wkurzyło. Chłopie. Ej, bo jeszcze zginę, no. Ah!
Co za... Dobra, masz tą swoją pałkę z kolcami. Mamy kolejną beczkę z piwem. To już piąta. Warto spróbować, bo mamy wtedy punkty doświadczenia za to. Tego bandytę oczywiście zostawimy tutaj. O, moja głowa. Dobra, z tego wszystkiego mapę mi zdążyło wygasić. Teraz kolejna jest koło kowala niedaleko. I po sprawie. Serio? Ci ludzie to są jacyś dziwni tutaj bardzo. Wiecie co, to może byśmy te kluski zjedli, bo one mi teraz full życia przywrócą. Co prawda niepotrzebne mi są, wiecie, plus 3 zręczności, ale będę miała full HP. Dobra. Za sklepem mi pokazuje. Tylko którym sklepem? Okej, tu jest kowal. Wiecie co, mapę sobie odpalę. Ale nie mapę kanałów. Teraz to ja nie chcę mapy kanałów, chłopie. A my najważniejsze miejsca, tak. Okej, idziemy dobrze, więc... Chodźmy tędy. Słyszę owce. A co to? Tego nie da się otworzyć, ta na pewno. Okej, za sklepem, tak? Tu jest. Hej! Pies Araxos zwęszył trop. Imponujące. Myślałem, że tylko wasi łowcy to potrafią. Nie tylko. I nie tylko oni potrafią szybko się rozprawić ze złodziejami. Jasne, jasne. Już nas nie ma. Chodźmy do pozostałych. Odłóż broń! Dobra. No proszę, jednak... To jest już nasza szósta beczka. Obok dźwiga są też dwie. Nie ma to jak poszukiwać beczek przez cały odcinek. Za budową domu też jest, więc chodźmy. Po kolejną. Za budowanym domem. Troszeczkę sobie źle poszłam, no ale niech będzie. Na dachu w ogóle podobno były dwie, a ja znalazłam tylko jedną. Za budowanym domem, tak? Czyli gdzieś tu. Albo nie, albo za tym domem. Prędzej za tym, który jest tutaj. Mhm. Słychać, jak ktoś tu żłopie. O cholera, znaleźli mnie. A żebyś wiedział, warto było okradać Helgę? Ta, pewnie. Wiedziałem, że powinienem iść z resztą za dom Alice. Tam byś mnie nie znalazł. Dobra, próbujemy. Dobra, zostały nam jeszcze trzy beczki. Wejście do kanałów to mamy już dwie. Pijanego gońca też już żeśmy znaleźli. Na tym dachu powinna być jeszcze jedna, także musimy jeszcze raz tam wejść. I obok dźwigu są też dwie beczki. Także no. Także próbujemy. Dobra, jeszcze raz wejdziemy na dach. Szkoda, że wtedy nie zauważyłam, że tam były dwie. Że też ja tylko jedną zauważyłam. Hmm. No jest jeszcze jedna.
Interesujące. Dobra, spróbujemy. Zabierzemy. I idziemy po dwie ostatnie beczki, które są obok dźwigu. Dobra, może zejdę sobie tak. I tak. Dobra, i tutaj obok dźwigu powinny być dwie. Są. O, przylazł po swoje. Zobaczymy, jak bardzo ci na nich zależy. No. Panowie, bo ja nie mam czasu zbytnio. W sumie nawet nie będę was okradać. Spróbujemy i zabierzemy. No, darmowy exp i to bardzo dużo, trzeba przyznać. Zabierz. I ostatnia beczka. Spróbuj. I zabierz. Dobra, chodźmy powiedzieć naszemu przyjacielowi, który siedzi oczywiście w piwnicy u Helgi, że mamy wszystkie beczki. I chyba będziemy mogli iść z tym do Adelarda. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj pójdziemy do kopalni złota. Spróbujemy tam zapracować jako górnik. Czy ja mam iść do Helgi z tą informacją, czy nie muszę? Co? Aha, teraz Helga na pewno nie zrezygnuje. No na pewno nie. Przynajmniej nie powinna, skoro to odnaleźliśmy. Dobra. To co? Już możesz stąd iść. Hej. Rozwiązałem sprawę skradzionych beczek. Tak? Ile udało ci się odzyskać? Wszystkie. Wszystkie? Marvin, jak ty się za coś weźmiesz, to na poważnie. Już licz premię, jaką dostaniesz od Adelarda. Rozłożę je tu, gdzie trzeba. Idź do Helgi i Adelarda. Na pewno będą chcieli poznać raport ze sprawy. Jasne. To co? To idziemy może najpierw do Helgi. Wiadomo, ona jest tutaj obok, a potem do Adelarda. A później zobaczymy. Chyba zrobimy zadanie dla Lorenza. Przynajmniej postaramy się zrobić. I jak? Sprawa rozwiązana, prawda? Zgadza się. Odzyskałem wszystkie skradzione beczki. Miałem nosa, że to ciebie posłałem. Pracuj tak dalej, a szybko dostaniesz awans. Złodzieje bardzo uszczuplili zapasy Helgi? Nie wydaje mi się. Sprawdziłem zawartość wszystkich beczek, żeby przekonać się, czy czegoś do nich nie dodali. Sądząc po moim stanie, jest z nimi wszystko w porządku. To się chwali. Helga przynajmniej nie będzie musiała się stresować, że otruje gości. Cieszę się, że mamy to za sobą. Masz. Twoja zasłużona nagroda. Ja jeszcze się upewnię, czy Helga się uspokoiła. Twoja praca jest zakończona. Dzięki wielkie. Hej. Dobra. I co, zadanie wykonane w takim razie. A my teraz znajdziemy jakiegoś najbliższego gońca i pójdziemy w okolice kopalni Gildii Kupieckiej. Postaramy się tam popracować jako górnik i troszeczkę coś tam wykminić. Goniec Araxos, witam cię serdecznie. Zabierz mnie do kopalni Gildii. Kopalnia. I lecimy tam. Super. Musimy iść najpierw do tych osób oczywiście, które decydują o tym, czy możemy górnikami zostać. Oni tutaj siedzą, ja ostatnio u nich nie byłam. Przynajmniej jest spokój. Najemnik Finn. Kim jesteś? Nazywam się Finn i jestem odpowiedzialny za rekrutację do kopalni oraz wymianę urobku górników na złote monety. Szukasz może pracy? Chciałbym pracować jako górnik. Zaraz się przekonamy, co potrafisz. Chodź za mną. Mhm. Okej, to idziemy. Widzisz tę bryłę? W większości została opróżniona, ale powinno wystarczyć do sprawdzenia twoich umiejętności. No dobrze. To odłupujemy. No, 4-5
Cholera, dawno już nie widziałem, żeby ktoś tak profesjonalnie operował kilofem. Nie muszę nic więcej oglądać. Masz tę robotę. Dobra, podsumujmy. Z kilofem radzisz sobie nie najgorzej. Dobry z ciebie górnik. Należysz także do naszej organizacji. Finalne warunki umowy, jaką mogę ci złożyć, są następujące. Będziesz mógł zatrzymać 3 z 4 wydobytych przez siebie bryłek. Okej. Okay. Dodatkowo nie zapłacisz nic za wejście do naszej kopalni. Swoich trzeba wspierać. To fajnie. Chciałbym jedynie przypomnieć, że warunki nie podlegają negocjacji, a umowa jest ważna od czasu wejścia do kopalni, aż do wyjścia z niej. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym wejściu będziesz musiał uiścić opłatę wejściową. Dobra, podpisujemy. Jasne. Brzmi jak całkiem sensowne warunki. Wyśmienicie. Oto umowa do podpisania. Wspaniale. Gdy tylko będziesz gotowy, udaj się do środka. Jeszcze jedno. Jeśli masz przy sobie jakieś bryłki złota, to lepiej nie wchodź z nimi do kopalni. Wychodząc, zostaniesz rozliczony ze wszystkich posiadanych. Okej. Okay. To wiecie co? Ja jestem za tym, żeby sobie... W ogóle co tutaj jest? O, proszę. Najemnik. I kowal. Jestem za tym, żeby sobie gdzieś zostawić przed kopalnią bryłki. Albo tutaj gdzieś. Wiecie co? Może sobie je rzucimy tutaj. Wszystkie moje bryłki złota, które mam. Nie powinnam ich mieć jakoś bardzo dużo, ale faktycznie... Żeby potem nie było. Bryłki złota. Nie możesz ich wyrzucić? To jakiś kufer by się przydał. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Jakiś kufer? Gdzie jakiś kufer znajdę? Szkoda, że Marvin nie chce ich wyrzucić. Tu się wilki zrespiły. Naprawdę, Marvin, nie możesz wyrzucić tych bryłek? Na przykład gdzieś tutaj. Nie, Marvin ich nie wyrzuci. Dobra, trudno. No to jest bez sensu. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się. Czy tu jest gdzieś jakiś kufer? Raczej nie ma, niestety. Kufer. Dobra, nie będziemy. Dobra, najwyżej stracę te bryłki. Przede wszystkim idziemy tam po to, żeby zrobić zadanie, więc jeżeli. Chociaż moment, ile wtedy stracimy bryłek? I ile jest jedna bryłka warta? Wszyscy uciekli jak zające. Gdzie te bryłki? Mamy 2 też mieszki do otworzenia, więc od razu otwórzmy. Też jakieś muszle. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niestety puste. Bryłki mi gdzieś uciekły. I mam ich chyba 28, no nie? Czy 25? Gdzie to gówno znowu poleciało mi? 25. Słyszę o tym po raz pierwszy. Skoro mamy 25 bryłek, już 28. Będzie jeszcze więcej kłopotów. To 4. 28 na 4. Albo na 3. Dobra, jebać to. I tak nie narzekamy na, wiecie... Na przestój pieniędzy, więc w sumie nie ma problemu, jeżeli stracimy parę bryłek. Lepiej zostawię to w spokoju. Stój! Dalej nie przejdziesz! Wstęp do kopalni... Tak, wiemy. Chcę wejść do kopalni. Oto mój kontrakt. Spodoba ci się u nas. Opłata za wejście będzie wynosić... Co ja gadam? Jako jeden z nas wchodzisz za darmo! Jedyne, co wolno wnieść do kopalni, to własne kilofy. Wszystkie twoje rzeczy będą przechowywane na zewnątrz.
Okej. Jeśli czujesz potrzebę, to możesz wnieść też także własne bryłki. Wszyscy górnicy... Dobra. Strój górnika. A gdzie ja mam te rzeczy odłożyć? Tutaj pewnie. Tak. Więc opróżnimy te bryłki oczywiście. Dobra, i wchodzimy. Fajnie. Jesteś tutaj nowy, co? Na to wygląda. Tak właśnie myślałem. Nie potrafiłem skojarzyć twojej twarzy. Zapewne zastanawiasz się, jak to tutaj wszystko funkcjonuje, co? Właściwie to... Dam ci dobrą radę. Mamy tutaj taki zwyczaj, że nowi częstują strażników jakimś dobrym trunkiem. Tak, no wiesz, żeby okazać swoją dobrą wolę. Ci biedacy mają mnóstwo roboty, szczególnie teraz. Teraz? Nieważne, to długa historia i nie warto tracić na nią czasu. Okej. Jakie panują tu warunki? Ja tam nie narzekam. Wszędzie pełno złota, miła atmosfera, a nad wszystkim czuwają świetnie wyszkoleni najemnicy. Skały są tutaj niesamowicie twarde i łupią się na drobne, ostre kawałki. Kilofy po prostu pękają po kilku godzinach solidnego łupania o te przeklęte kamienie. Radzę ci przygotować sobie ich zapas tak, by nikt nie zajął twojego miejsca, gdy ty będziesz biegł do Heisnera zakupić nowy. No i pamiętaj też o regularnym śnie, bo inaczej padniesz tutaj z wycieńczenia. Mhm, jasne. No dobrze, mamy kopalnię. Nowy w kopalni? A to aż tak widać? Nawet kątem oka dostrzegłem, jak omijasz bardzo dobre złoża złota. Mam dla ciebie propozycję. Z pewnością chciałbyś sobie trochę dorobić. Zależy, co to za propozycja. Nie bój się, to nie jest nic nielegalnego ani niebezpiecznego. Złoto, któż go nie kocha? Tyle, że któż się nim naje, upije albo nim wyśpi? Wiesz już, co mam na myśli? Chcesz, żebym cię zastąpił? Bardziej chodzi mi o zajęcie miejsca. Pamiętaj, musisz uderzyć kilofem o ścianę, inaczej ktoś podejdzie i zajmie to miejsce. To, co sobie wydobędziesz, należy do ciebie. Niech będzie, popilnuję twojego złoża. Tylko się pośpiesz, nie uśmiecha mi się machać tutaj kilofem przez kilka najbliższych dni. Skrupię gorącą pieczeń, wypiję kilka głębszych, może się trochę zdrzemnę i widzimy się za kilka godzin. No dobra. No to w takim razie kopiemy samorodki. Odupujemy, ile nam się uda. Dobra, bo to o to chodzi, tak? Dobra. Łupiemy. Widzę, że całkiem ładne miejsce ci się trafiło, kolego. Ale technika... Stary, no nie uderzaj tak. Całe złoże rozwalisz, a nic nie wydobędziesz. Za 6 samorodków złota mogę ci pokazać, jak lepiej sobie z tym poradzić. Dobra. Proszę, chętnie dowiem się co nieco o tym rzemiośle. Widzisz, tak to się robi. Zobacz, jak pięknie odskakują. Dobra, stary, dzięki. Okej, widzę, że akurat mi zająłeś złoże. Dobrze, teraz możesz oddać mi moje miejsce. Jakie twoje miejsce? Chyba sobie żarty robisz. Jeśli możesz, to zajmij się swoim... Zapłaciłem ci, a ty mnie jeszcze okradasz? Jak przykro. Jesteś nowy. Kiedy się nauczysz, że tutaj w kopalni obowiązują inne reguły gry? Jeszcze się policzymy. Miłej reszty dnia, przyjacielu. Dobra. Tutaj są zwykli kopacze. Co ten gnojek tam robi, do jasnej cholery?
Miał mi dać kilka wskazówek odnośnie górnictwa. Wiedziałem, że jesteś kiepskim górnikiem, ale żeby aż takim idiotą? Co ty masz w tej swojej głowie, że tak łatwo dałeś się oszukać? Jesteś mi winny złoto i to sporo. Oddaj mi to, co wykopałeś do tej pory, to nie rozpowiem, jak bardzo mnie urządziłeś. Nie ma mowy, nie tak się umawialiśmy. Oj, chłopcze. Chodź tu, Nikolt, bo ci wpierdolę. Wiedziałem, że pojawi się. A, Nikolt jest nieśmiertelny. Super. Nie wiem, gdzie mam zapis, bo oczywiście po co się zapisywać w kopalni, gdzie tylko się przyszło kopać rudę, nie? No nie jest dobrze. Tak coś czułam, że ten gościu się wkurzy. Natomiast no trudno bywa. Teraz się już nie damy raczej tak oszukać jak wtedy. Jezu, dlaczego te ekrany wczytywania są tak długie? To jest niebywałe. O Jezus, naprawdę? Czego się nie zapisuje? Weź sprawdzaj szybciej ten papier. Dzięki. Dobra, oczywiście nasze bryłki zostawimy sobie. Przebierzemy się w strój górnika i wchodzimy. Roel, ja już nie chcę z tobą gadać. Tak. Dość prosta. Koniec. Nowy. A. Dobra. No właśnie. Dlaczego akurat ja? Powiem ci szczerze, widzę, że nie jesteś mistrzem górnictwa. Wiem, że przynajmniej nie ogołocisz mi całego kruszcu, a po powrocie grzecznie odstąpisz mi miejsca. Sam takiego złoża byś nie znalazł, więc zysk. Niech. No, niech będzie. Ja sobie wykopię tutaj. I będziemy łupać. Te. Widzę, że. Nie, dzięki. Jakoś sobie sam poradzę. Aż głupio na to patrzeć. Zejdę z ceny do 4 samolotów. Już ci coś mówiłem. Nie jestem zainteresowany. To może 3? Chłopie. Jestem zajęty i nie chcę twoich porad. Więc jeśli nie przestaniesz mi przeszkadzać, to Kilof może mi się odrobinę omsknąć i trafić ci prosto w stopę. Gorączka złota ci do głowy uderzyła. Szale. Wszyscy mają teraz ciężko. Dobra. Inaczej bym się do tego zabrał. Nasz przyjaciel wraca? Jak idzie praca? Całkiem nieźle. Udało mi się wydobyć trochę złota. Widziałem w okolicy Toleka. Czego chciał ten dureń? Chciał zaoferować, że poduczy mnie górnictwa na twoim kawałku złoża. Mogłem się domyślić, że będzie coś Dobra. Masz kontakt? Tego nie po... Okej, nieważne. Kopacz. Dobra, tu jest jakaś łycha, to nas to nie interesuje. Loafs. Nie uczę górnictwa za darmo. Jeśli nie masz samorodków, to nie marnuj mojego czasu. Graniczyła będzie z cudem. Mógłbyś mi coś powiedzieć o kopalni? Nie ma wiele do opowiadania. Na brak złota i roboty nie mamy powodu narzekać. Oczywiście mamy tu pewne problemy i niedogodności, ale póki trzymamy się z chłopakami razem, to da się to jakoś przeżyć. Chociaż Igor mógłby się wziąć choć trochę ze swoich chłopaków. Ostatnio pozwalają sobie na zbyt wiele. Skąd pomysł, że chce się uczyć? To chyba oczywiste.
Wszyscy w kopalni wiedzą, że jestem najlepszy w tym fachu. Jeśli ktoś chce się podszkolić, to przychodzi do mnie. To jak? Chcesz się czegoś nauczyć? Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Okej, za bryłki złota uczysz. No nie wiem, czy to jest jakieś tam bardzo opłacalne. I tak wydaje mi się, że nie będziemy narzekać na brak samorodków. Tutaj jest jakiś samorodek. O. Też jesteśmy w stanie się sami nauczyć. Tutaj jest Nikolt, najemnik. Hej, ty! Okej, nie tak łatwo jest tutaj, widzę, ich odciągać. A i tak się to nie opłaca. Złamał się. No dobra, Marvin, szkoda. Złoty interes. Na szczęście mamy jakieś tam kilofy jeszcze. Sporo ich tutaj, w ogóle tych samorodków. A kilofów też nie będzie problemu zdobyć. Czy ktoś się tutaj nazywa na... Naraz, okej. Okay. Prosta kradzież. Dobra. Bez porządnego snu nie dasz rady dłużej pracować. Dobra, czyli idziemy spać w takim razie. Tylko nie wiem, gdzie tutaj są w ogóle łóżka. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Tutaj jest łóżko na przykład jedno. Także skorzystajmy. Do następnego rana. Serio? Przerwa od pracy? Przerwa. I to bezterminowa. Okej, okay, a co się stało? Co się stało? Pracowałem jak każdego dnia w kopalni. W jednym z rzadziej uczęszczanych szybów. Udało mi się trafić na dość spory kawałek kruszcu. W końcu, gdy go już prawie wydobyłem, ogromny głaz odłupał się od skały i zjechał mi prosto na rękę. Zacząłem krzyczeć na cały głos. W końcu przybiegło kilku górników i odciągnęli mnie tutaj. Tyle ich widziałem. Te sępy wróciły i wydobyły wszystko, co znalazłem. Mniejsza już o to. Ważne, bym mógł wrócić do pracy. Do tego jednak potrzebuję zdrowej ręki. Nie możesz kupić od miejscowych handlarzy jakiejś mikstury bądź ziół? Z tym, co oni tutaj mają, leżałbym w łóżku przez najbliższe kilka tygodni. Nie stać mnie na to. Okej. Jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Miałem nadzieję, że o to zapytasz. Na niższych poziomach kopalni, tam gdzie nie dochodzi już praktycznie słońce, można znaleźć dziwną odmianę mchu. Słyszałem od starszych górników, że ponoć pomaga prawie na wszystko. Gdyby udało ci się go dla mnie zdobyć, mógłbym wrócić do pracy w ciągu kilku dni. Okej. Ale tak przy okazji. Skoro ten mech jest taki dobry, to czemu nikt go nie wydobywa i nie sprzedaje? Musi być świeży. Bardzo szybko traci swoje właściwości. No i lubią go pełzacze. Czyli to nie będzie zwykła wycieczka po zioła. Podejrzewam, że nie jedna walka już za tobą. Co to takiego dla ciebie? Jeden czy dwa pełzacze więcej? Dobra, poszukam go dla ciebie. Dzięki, chłopcze. Przed wyruszeniem w... Nie wiem, czy walka... Okej. Zgłupiałeś. A. Jak wygląda sytuacja w kopalni? Jeśli umiesz kopać, to utrzymasz się tutaj na powierzchni. Ale te historie o wielkich bogactwach i fortunach zdobytych na górnictwie
to zwykła bajka. Większość tego, co wykopiemy, oddajemy strażnikom albo gildii. Chociaż to i tak lepsze niż śmierć na wojnie z orkami. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli się przespaliśmy. Czy my możemy już teraz wydobywać? Złamał się. No kurde, naprawdę szybko się łamią te kilofy. No dobra. Próbujemy wydobywać, próbujemy coś robić. Jesteś tu nowy, prawda? Nie masz przy sobie jakichś owoców? Mamy tu mięso i zupy, ale brakuje mi smaku soczystego jabłka. Nic innego nie daje mi tyle siły. Jak wygląda sytuacja w kopalni? Bywało znacznie lepiej. Strażnicy od jakiegoś czasu stają się coraz bardziej zachłanni i agresywni. Okej. Okay. No a my dalej będziemy teraz wydobywać. Trochę pokopiemy, trochę zarobimy. O, tutaj ładnie poszło nam całkiem z tą żyłą. Ledwo żyję. Nie dam rady kopać. Marvin, a mógłbyś się odkleić od tego? Dziękuję. Ja w ogóle nawet nie mam... Dobra, potrzebujemy trochę pospać. Gorzej, że tutaj jest trudno się wyspać. Kurde, powinnam znowu kończyć odcinek, ale mi się za dobrze siedzi i gra. Jest woda. Może jeszcze raz spróbujemy się przekimać. No niestety. Musimy coś zjeść, a żeby coś zjeść, to trzeba coś kupić. Najemnik. O, jest laga. Potrzebujemy trzech, więc zbieramy od razu. Kolejny górnik. Może potrzebujesz nowego kilofa albo jakiejś mikstury leczniczej. Mam szeroki asortyment towarów spoza kopalni, jak i wytwarzanych na miejscu przez naszego kowala. Okej, okay, ukradniemy ci co nieco. Kup kilof za 4 bryłki, pochodnie. Zestaw posiłkowy za 5, nóż na wilki, kij bojowy. Brzozowy łuk. Kij bojowy by się przydał. I worek przekąsek może. Dobra. Okej. Okay. Mały kołczan. Skręt to może nie. Ojejku. Czemu ja nie mogę tego jeść? Dobra, widzę, że musimy trochę zjeść jednak. Trochę marnotrawstwo chyba. Jabłka. No, nie jest dobrze, powiem szczerze. Kij bojowy jest pod zręczność. Kto to wymyślił? Może takie wino wyspiarskie? Nie. Woda prędzej. Pijemy w takim razie. Gościu coś mówił o miksturach leczniczych, a ja nic takiego nie widzę. Worek przekąsek, zestaw posiłkowy. Niech będzie taki lepszy chyba. Oj, zdecydowanie. Mięsny bigos. Flaczki z mięsa kopacza. Gulasz grzybiarza. Dobra, to powinno pomóc na trochę. Wiecie co, chciałam kończyć odcinek, ale wydaje mi się, że dobrze będzie, jak jeszcze pobiegamy i spróbujemy coś powydobywać, coś porobić. Najwyżej będzie trochę dłuższy film. I teraz możemy odłupać więcej. Bo widzę, że mi się zużywa życie, jak kopię. Złamał się. O kurde, nie mamy kilofa, nie? Tak, idziemy po kilof. To było przecież jasne.
Może kupimy od razu trochę więcej. Kilof. Dobra, niech będą chwilowo 2 kilofy. Tam to złoże jeszcze dokończymy, ale to za chwilę. Nie miałbyś może poratować kolegi górnika kilkoma samorodkami? Mam mały dług i kto wie, co się stanie, jeśli go nie spłacę. Chłopie, no może nie za bardzo, chociaż... Kilku strażników zaczęło mi już grozić. A ile bryłek? Jak wygląda sytuacja w kopalni? Będę z tobą szczery. Gdyby nie to, że królewscy wysyłają większość górników do Górniczej Doliny, to już dawno by mnie tutaj nie było. Bywa tu ciężko, ale nawet nie chcę myśleć, co muszą przechodzić tamci, mając na barkach odpowiedzialność wydobywania rudy dla całej armii. No dobra, masz. Trzymaj. Udało mi się już kilka wydobyć. Wielkie dzięki! Opowiem wszystkim, że dobry z ciebie chłopak. Dobra, w ogóle jakie jest nasze zadanie odnośnie tego? Złoty interes? Kto jest kim? Okej. Dobra, no to wszystko już wiemy. Zwykli kopacze to mnie raczej nie interesują. No, zużywa mi się trochę życie. Kurde, i naprawdę nie mogę się oderwać od tego moda, nie? Dobra, Marvin pewnie zaraz będzie zmęczony. Dobra, chodźmy kupić coś do jedzenia znowu. Handluj. Zestaw posiłkowy. Niech będzie. Bo to jest najlepsze, co mogłabym jeść. Dobra. Wiecie co? Będzie dłuższy odcinek. A ty czego tu szukasz? Idź pomachać kilo... Okej, dobra. Szef, tak? Kto jest szefem? Mam dla ciebie wspaniałą ofertę. Czy wy to widzicie? Przyjacielu. Starzy znajomi. Za marnych 10 złotych samorodków zapewnię ci ochronę na terenie całej kopalni. Nie będziesz się musiał martwić o zazdrosnych górników czy agresywnych strażników. To jak? Płacisz? Dobra, zapłacę mu. Proszę, oto 10 samorodków. Wspaniale! Teraz nie musisz się już martwić o swoje plecy. Będę miał cię na oku. Kurde, że też Bladwina spotykamy. Może skusisz się na coś do picia? Nie odmówię darmowego trunku. Pokaż, co tam masz. Nieźle. Tego mi było trzeba. Pracujesz na swoją opinię, chłopcze. Możesz mi powiedzieć, kto jest tutaj szefem? Widzisz ten wielki budynek w rogu jaskini? To magazyn i biuro Igora. Jest szefem całej kopalni, mianowanym przez zarząd gildii kupieckiej. Wątpię jednak, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ma sporo swoich spraw na głowie. Ty lepiej zajmij się wydobywaniem samorodków, a nie zagadywaniem urzędników. Okej, dobra. A tutaj coś znajdę? Jest Astol. Gościu z gildii. Ej, ty. Witaj. Pewnie musisz być zmęczony po tym całym wydobywaniu złota. Połóż się na chwilę na jednym z tych wygodnych posłań z owczej skóry i odpocznij trochę. Odzyskasz siły i będziesz gotowy do dalszej pracy. Dzięki. Sen dobrze mi zrobi. Okej, fajnie. Skorzystamy oczywiście z łóżek, ale jeszcze nie teraz. Teraz się wyleczyłam, więc fajnie by było skorzystać, wiecie, z tego, że no, zużyłam te przedmioty, żeby się jednak wyleczyć. Tutaj można wejść chyba. Spróbujmy. Będzie dłuższy odcinek, nie wiem jak bardzo długi, ale chciałabym troszeczkę jeszcze w tej kopalni pobyć. Najwyżej zrobię z jednego filmu 2 filmy.
Co ja się będę, moi drodzy, przejmować? Mały kołczan bełtów, to może się przydać. Jeszcze jedną lagę muszę też znaleźć. Wydaje mi się, że jesteśmy... O, właśnie, a propos. Mamy trzy lagi. Nie wiem tylko, gdzie jest to zejście do tych pełzaczy niby, bo nie widziałam żadnego takiego miejsca. To bardzo prawdopodobne. Najemnik, najemnik. Wszyscy mają teraz ciężko. Tutaj był Murk, jeszcze z nim chyba... A nie, rozmawiałam z nim, dobra, bo to ten chory. Dobra, tutaj nie dokończyłam wydobywać samorodka. Więc wydobyliśmy już całość. Chodźmy jeszcze tam na drugą stronę. Bo tak, bo weszliśmy tu. To było przecież jasne. Tolek, kopacz. No może pogadajmy? Chociaż to jest taki zwykły random, więc raczej nie będziemy mieli nic do zrobienia z nim. Tutaj już jest wszystko wydobyte, no wiadomo, ogarnięte, wyeksponowane, wyeksploatowane, przepraszam. Dobra. Z tobą gadałam. To chyba było tutaj, nie? Nie, tutaj są zwykli ludzie. Kolejne samorodki do odłypania. Złamał się. Znowu Marvin. Okej, mam na szczęście jeszcze drugi. Także kopiemy. Tutaj jest a ty się jakoś nazywasz? Nie. Stój! Przejścia nie ma. Dlaczego? Zarząd postanowił zamknąć tę część kopalni. Strome urwisko, pełzacze, a do tego niewielkiej ilości złota. Więcej było z tego wydatków niż korzyści. Nie mógłbyś na moment spojrzeć w inną stronę? Czy ty próbujesz mnie przekupić? Mam przy sobie trochę złotych monet. A na co mi te monety? No dobra. 5 bryłek wystarczy? Dobra, dawaj te bryłki, ale nikomu nie mów, że cię tu wpuściłem. Okej, stary, dzięki. Oczywiście my tutaj idziemy po to, żeby tymi pełzaczami się zająć. No niestety, ale z lagą będziemy musieli tutaj iść. Tutaj jest pałka z kolcami ewentualnie. No, to już coś lepszego na pełzacze. No dobra. Okej, tutaj mamy też samorodki. Za niedługo skończy mi się, wiecie, energia. Mały kołczan bełtów, butwiała kusza, woda, laga. To wiecie co, może tak, napijemy się soku winogronowego, bo on sporo przywraca. I tą wodę też wypiję. No i tą też. Dobra, rozumiem, że te pełzacze są tam na dole. To jest w ogóle jakiś chyba model znanej nam kopalni, przynajmniej mi się tak wizualnie wydaje, że znana. Dzisiaj znowu poszalejemy z długością odcinka, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I mam nadzieję, że nie będzie pełzaczy wojowników, tylko będą zwykłe. Tak, są zwykłe i to te młode, więc... I niedużo ich jest. Dobra. Tutaj bryłki złota. Tego samorodka się nie da kopać, widzę. Kołczan bełtów, mamy mech. Dobra. To co, wykupimy jeszcze stąd te samorodki, które zostawiłam i będziemy się zawijać. Fajnie.
Tutaj jest jeden. Także kopiemy. No i niestety już nie wykopiemy więcej. Marvin już nie będzie chciał kopać. Trudno, mam nadzieję, że potem nas tutaj strażnik jeszcze ewentualnie wpuści po te bryłki. Chodźmy może do gościa powiedzieć mu, że mam dla niego ten mech. Nie wiem, czy tam będę mogła jeszcze raz wejść. Nie mów, że o tym. Ej, ty! Mam wszystko, o co prosiłeś. Proszę, pomóż mi to jeszcze założyć. Okej. Stokrotne dzięki. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Kto wie, co by się ze mną stało, gdyby nie ty. Pamiętaj, żeby nie popełnić mojego błędu. Jeśli zobaczysz duży kawał skały złotonośnej, to staraj się powoli wydobywać jego mniejsze fragmenty. Okej, złoty interes. Wiecie co, kimniemy się. Dobę. Nie potrzeba mi na razie więcej życia, bo i tak mamy życie. Więc nawet jeżeli się nie wyśpię, to nic z tego. Złego się nie stanie. Mamy 2 kilofy, więc moglibyśmy być może wrócić i wydobyć dalej. To było tutaj? Tak. Nie wiem, czy on mnie wpuści. Tak, wpuści mnie. To dobrze. Co prawda nie mam tutaj zbyt wiele już do wydobycia, ale jeszcze coś zostało. No właśnie. Okej, chyba wydobyliśmy już wszystko, co się dało wydobyć. Przynajmniej ja już nigdzie nie widziałam żadnej bryły do wydobycia. Dobra. Tu mam jeszcze jeden samorodek. Złamał się. Dobra, Marvin, nie przejmuj się. Dobra. I teraz pytanie. Jeden gościu chciał jabłuszko, co nie? Nicole, czy ty coś chcesz jeszcze? Nie, ale mogę cię okraść. Tutaj jest Tolek. Też mogę cię okraść. Miał esencję. Pogadajmy. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Uwaga, to może być dla ciebie szok, ale zajmujemy się tutaj wydobyciem, jak to w kopalni. Jak idzie praca? Nie widzisz, że coś robię? Spadaj. Co słychać? Obawiam się, że nawet jeśli upróżniłbym całą kopalnię z kruszcu, to i tak usłyszę. Okej, dobra. Beczka z wodą. Piwo butelkowe. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu. No tak, ty mnie możesz uczyć za bryłki, to ja tego nie potrzebuję. Wydaje mi się, że już wszędzie żeśmy byli w tej kopalni, a dalej nie możemy niczego tutaj zrobić. Najemnik, kopacz, kopacz. Tutaj ktoś chciał to jabłuszko, nie? Ale ja nie mam chyba. Zjadłam jabłko, tak czy inaczej, na pewno. Może do Bladwina byśmy spróbowali iść? Możemy jedynie przeczekać. Jesteś wreszcie. Chyba nie planowałeś nie płacić za dzisiejszą ochronę. Ochrona była tylko na jeden dzień? A myślałeś, że do końca życia będę cię chronił za marne 10 samorodków? Z pewnością coś już wykopałeś. Nic więcej nie dostaniesz. No dobrze. Skoro tak stawiasz... Dobra, spierdalaj, chłopie. No, stary znajomy, stare metody i tak dalej. Tylko teraz pytanie, co ja powinnam tutaj w tej kopalni dalej zrobić? Złoty interes. Okej, górnik Mark. Okej. Dobra, no. Ja już nie mam z kim gadać za bardzo. Astol. Hej. Ciebie też mogę okraść. Wiecie co? Weźmy się. Wyleczmy może. Do rana.
Jak się spało? Nieźle, całkiem nieźle. Wspaniale. 7 złotych samorodków. Nie mówiłeś, że będę musiał płacić za spanie. To chyba oczywiste. Płacisz, czy sam mam je z ciebie wyciągnąć? Masz. Dobra, bierz te samorodki. Mądry chłopak. Jasne. No już nie potrzebujemy oczywiście drzemki. Heisner. Ej, ty. Z tobą tylko handel. A tutaj coś załatwię? A ty czego tu szuk? Okej, czyli dalej nic tutaj nie znaczymy jakby. To trochę dziwne, bo... Chyba, że powinnam się faktycznie nauczyć wydobycia, no ale to byłoby bez sensu. Ej, ty! Temu kopaczowi pomogliśmy. Tu są jeszcze samorodki do wydobycia. A ja myślałam, że to już wszystko wydobyte. Ja mam teraz tylko 1 kilo w ta. Lekki brzozowy łuk. Bryłka złota. No i tutaj już niczego nie ma. No dobra. To co dalej? Tutaj też już nikogo nie ma. Wszystko wydobyte, wyeksploatowane. Mark. To ja nie wiem, czy my już mamy stąd wyjść? Możemy jedynie przeczekać. Aroel? Nic. Jak spokojnie. Chcę opuścić kopalnię. Mam nadzieję, że wydobycie poszło tak dobrze, jak oczekiwałeś. Zobaczmy, co tam masz. Cholera! Chyba musiałeś wyczyścić całą kopalnię do zera. Trzymaj swój udział. Nie zapomnij o tym, że najlepszy kurs złotych monet za samorodki dostaniesz u naszego kowala. Znajdziesz go w jaskini koło Fyna. Mhm. Okej, kopalnia złota, kto jest kim? Dobra, czyli mogliśmy już na luzie wyjść. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że w takim razie... Goniec, Marvin? Zgadza się. Zdaje się, że masz jakąś sprawę do obgadania z Lorenzo. To wiecie co? Skoczymy jeszcze do Lorenzo na szybko. Tylko, żebym sobie nie zapomniała o moich rzeczach. Tak. Czy można być tak? Tylko ja się pytam, gdzie jest reszta moich rzeczy. To było przecież jasne. Chcę wejść do... Spada! Okej, nieważne. Co ja gadam? Jedyne, co wolno wnieść, jeśli czujesz... Tak, to wiemy, ale... Są na to duże szanse. Ja bym bardzo chciała wiedzieć... Trudno mi w to... Gdzie są ogólnie moje rzeczy teraz? Nic się w tej... Przecież my nie mamy aktualnie zbroi ani nic. Chyba, że to Finn ma to na przykład. Nie zdziwiłoby mnie to. Ej. U kowala możemy wymienić samorodki, więc też moglibyśmy to zrobić. Wymienić na złote monety. Hej. Pokaż. Ty też masz bryłki. Ej, ja mam naprawdę pytanie, gdzie są moje rzeczy, nie? Gdzie są moje wszystkie itemy? Są na to duże szanse. No nie powiem, nie podoba mi się. Było dokładnie tak, jak mówisz. Ej no. Wiecie co? Zobaczymy w kolejnym odcinku, jak sprawa wygląda z tymi naszymi rzeczami.
Ja wam tymczasem dziękuję już za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. No i co, trzymajcie się i cześć!